Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na chwilę mi tam znikło, musiałem naprawić. Witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Gothic 1. Przypominam o łapkach w górę, komentarzach i subskrypcji. Tylko tyle, tylko takie małe przypomnienie. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, to wejdź, jeżeli nie wiesz, że mam kanał z vlogami, to mam, też tam koniecznie zajrzyj, link jest oczywiście w opisie, tak pewnie do Instagrama i tak dalej, też jest w opisie, chociaż no, tam za dużo zdjęć nie mam, ostatnie chyba dodałem 2 lata temu. Ale możesz wejść, no. Więc kontynuujemy, jesteśmy koło Grahama. Znalazłem go, tak mniej więcej się zorientowałem. Poszukałem troszeczkę, żebyśmy wiecie, no te kilka minut zaoszczędzili. Mamy tutaj Grahama. Graham, no. Graham jest kurwa w mocnej depresji. No to już wiemy. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham, rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Mapy. Mapy potrzebuję. Przysyłam mnie Diego. Tak. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie? Tylko 20 bryłek rudy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary. Nie chcę tu żadnych kłopotów. Masz, weź sobie tę mapę i daj mi wreszcie spokój. Easy. Zobaczmy jeszcze, jakie ma mapy. A w ogóle tak siedzę sobie cicho, nic nie mówię. Im więcej widać na mapie, tym jest droższa. No, ogarnąłem sobie, podsprzątałem w miarę, no syf jest nadal, ale przynajmniej pozmywałem, dobra, mam wodę. Okej, okay. Bonus pyży. Czekaj, co? Czy woda daje mi, nie wiem o co chodzi. Szkic? Mapa kolonii. Niestety brakuje sporego obszaru na południowym zachodzie, no to raczej nie chcę tych map, co nie? Koniec. A czy mapa będzie pod M? Nie mam mapy pod M. Nie wiem, żeby wziąć mapę, ja muszę wszystko przyklikać, co? Jezus Maria. No, to trochę drewno, trochę drewno. Okej, okay, nie wiem, co to jest za X zaznaczony, ale jak widzę X na mapie, to mi się to podoba. Jestem też ciekaw, jak działa AI, czy jak mu skubnę, co jest z pleców, to on się zorientuje, czy nie? Aha. No i koks grałem. Kozak jesteś kolo. Dobra. Czyli misja właściwie, dostałem tutaj test zaufania. Dostanę mapę, znajdę go. Dobra, Diego wysłał mnie tam, że dostałem bardzo ważny list, który po... Dobra, czyli mamy misję, ale to chyba musimy poczekać. A, to po to jest ten X zaznaczony. Dobra, teraz mamy kolejną misję. To potem ogarniemy. Trzeba pokonać Mordraga i pogadać z ludźmi, dobra. To jest na chillku. Nauczyciel rączka. Dobra, to są misje, czy to jest... Nie, to jest... Aha, że może mnie nauczyć. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, kumam. Dobra, to może chodźmy w tą stronę, bo... Albo w ogóle chodźmy na dół. A tu jest z kim pogadać? Jest jakiś... Baltaran. Może można z nim pogadać. Hej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. O, jest bagienne ziele palone. O, jeszcze na pierwszy plan tutaj jest. No ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego chcę cię prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli nie wiem, czy to jest opłacalne. Wydaje mi się, że grozisz mi. To nie mój problem. Myślałem,
To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłopcze. Ale wkrótce pożałujesz, że odrzuciłeś tę przyjacielską propozycję. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. 10 bryłek rudy? Nie wiem. Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. Nie wiem szczerze, czy zapłacić, czy nie. Pamiętam, że chyba tu był jakiś syf z tym i... 10 bryłek rudy za ochronę. Chociaż nie, on wygląda na skamerach totalnego. Jak mi Diego nie kazał płacić, to ja nie będę płacił. Dobra. A ten co bagniaka palisz, ty, majster. On coś nie chce gadać. Mało gadatliwy jest koleś. Z kopaczem. Dobra, możemy pogadać z kopaczem. Jak leci? Spędziłem ostatnie 2 tygodnie pracując w kopalni. Teraz chcę wreszcie odpocząć, więc zejdź mi z oczu. Bardzo niemiły jesteś, koleżko. Jest tu coś ciekawszego do oglądania. Kolego, gdzie jest złom? Cóż, wieczorem można zajrzeć na arenę, popatrzeć, jak strażnicy gruchoczą sobie kości. Piękny widok, wart każdej ceny. Okej. Kto tu dowodzi? Magnaci. Ja się przestraszyłem. To oni organizują wymianę rudy z królem. Im jesteś ważniejszy, tym większą dostajesz dolę. Jak mogę zostać członkiem? Nie wiem, po co to pytam, jak już wiem, ale... proste. Złap jakiś kilow i złaź do kopalni. Pół wydobytej przez ciebie rudy pójdzie na ochronę. Drugie pół powinno ci wystarczyć na przetrwanie. Cena, którą Gomez każe sobie płacić za jego dostawy, to zdzierstwo. Ale chyba lepsze to niż ryżowa dieta serwowana wszystkim w nowym obozie. Nie, no to wiemy, że możemy Torusa znaleźć i Diego, więc... No i się rozpadało, w ogóle nie zauważyłem. A na dół mieliśmy zejść, na dół. Na pewno, wydaje mi się, że kiedyś gadałem z tym ziomkiem, ale on chyba sam mnie zaczepi jakoś na pewnym etapie gry, albo co, coś. Jeśli myślisz, że... O, wiedziałem, no. Historii musi być jednak ziarno prawdy. Jestem tu nowy. Kim jesteś? Jestem Baal Taran, z Bractwa Śniącego. Lepiej się w nic nie pakować. To się chyba nigdy nie skończy. Bractwo Śniącego? A cóż to takiego? Jesteśmy wspólnotą wyznawców nowej wiary. Nasz obóz znajduje się na wschód stąd, na bagnie. Przyszedłem tutaj, by nauczać niewiernych takich jak ty słów Śniącego. Wiesz, takie sprawy załatwiało się inaczej. Kim jest Śniący? Tutaj dowiemy się troszeczkę lore. Będzie naszym wyzwolicielem. 5 lat temu ujawnił się nam przez Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Od tej chwili wyrzekliśmy się 3 bogów. Co i tobie radzę. Bogowie przyglądali się bezczynnie, gdy byliśmy skazywani na dożywotnią katorgę w tym więzieniu. Ale Śniący wskaże nam drogę do wolności. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Boję się trochę wyjść stąd, żeby do niego podejść. Nie wiem, czy się coś nie spieprzy znowu. No pewnie, że się spieprzy. Właśnie tego się obawiałem. O, dobra, jest git. Może teraz będą napisy. Jak mogę dotrzeć do obozu Bractwa? Chyba jestem teraz zajęty, ale Baal Parves powinien przebywać jeszcze w tym obozie. Znajdziesz go gdzieś w pobliżu targowiska, po drugiej stronie zamku. Zdaje się, że ma tam nawet własną chatę. Okej. Opowiedz mi o naukach Śniącego. Śniący jest niezwykle potężny. Może nawet potężniejszy od Innosa. Boga Światła. Zjednoczył się z nami duchowo, ale jego moc jest wciąż ograniczona. Był uśpiony przez 1000 lat, ale moment jego wielkiego przebudzenia jest już bardzo bliski. Ktoś tylko powie coś o spaniu, to jest chyba automatycznie działał. Wybrał nas na świadków swojego nadejścia i kazał nam szerzyć jego słowa w całej kolonii. Zatem słuchaj. Każdy, kto stanie po jego stronie, zostanie zbawiony, ale ci, którzy się mu sprzeciwią, poniosą surową karę, ale Śniący jest miłosierny i wszystkim wątpiącym przysyła znak swojej potęgi. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Ludzie zawsze gadają. Może. To się chyba nigdy nie zmieni. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Może. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot co? Ludzie zawsze gadają.
W jaki sposób wasz Bóg udowodnił swoją potęgę? Przemawiając do nas za pośrednictwem wizji. Nie wiem, czy powiedziałem na samym początku, że będzie ten, to będę musiał zmykać, ale no. Na pewno mówiłem to w poprzednim odcinku. Na bagnach ziele, a zbliżysz się do śniącego i będziesz mógł usłyszeć jego słowa. Niektórym wybrańcom nie zdarzyło się go nawet zobaczyć. Rozumiem. Rozumiem. Jak będzie wyglądać ta droga do wolności? Przygotowujemy się do wielkiego przyzwania, w którym wszyscy nowicjusze zjednoczą swoje duchowe siły. W trakcie rytuału śniący ujawni nam świętą drogę do wolności. Muszę się dostać do zamku. Mógłbyś mi pomóc? Obawiam się, że nie. Tylko bracia dostarczający Gomezowi ziele mają wstęp do zamku. Zbieramy bagienne ziele i część zbiorów sprzedajemy do starego obozu w zamian za różne dobra z zewnętrznego świata. Gdybyś był jednym z kurierów pracujących dla Kor Kaloma, mógłbyś dostać się do zamku. Oczywiście musiałbyś najpierw przystąpić do bractwa. A czego, jeśli wolno spytać, chcesz szukać w zamku? Muszę się tam z kimś spotkać. Naprawdę? A z kim? Nie mógłbyś po prostu zaczekać, aż do ciebie wyjdzie? To nie twoja sprawa. Dobrze, jak sobie życzysz. Chłopce za ciekawski chyba. Dobra, na dół lecimy. To się już więcej nie powtórzy. Może? Zawsze to samo. Co słychać? Odkąd rzuciłem robotę w kopalni, nie mogę narzekać. A skąd bierzesz środki na utrzymanie? Pomagam ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Jeśli podpadniesz któremuś z wpływowych ludzi, zgłoś się do mnie. Razem coś wymyślimy. Nie chciałbym być teraz w rozmowie. Gdybym miał kłopoty, ty mógłbyś mi pomóc? W jaki sposób? No, załóżmy, że nadepnąłeś na odcisk Torusowi. Lepiej nigdy nie włazić mu w drogę, ale wypadki się zdarzają. Torus potrafi być bardzo uparty. Jak raz się na ciebie wkurzy, nie będzie chciał zamienić z tobą słowa. A to już bardzo niedobrze. Jako żółtodziób musisz go mieć po swojej stronie. Więc przychodzisz do mnie i mówisz, w czym rzecz. Znam tu wiele osób, z których zdaniem liczy się nawet Torus. Oni szepną o tobie dobre słówko i Torus przestanie się na ciebie boczyć. Oczywiście, chłopcy nie zrobią tego za darmo. Takie przysługi kosztują. A ja pilnuję, żeby ruda trafiła do właściwych osób. Możesz mi pomóc? Chyba mam kłopoty. Mogę spróbować, ale uprzedzam, moja pomoc będzie cię kosztowała od 100 do 500 bryłek rudy. Musisz uważać na to. Lepiej się do tego nie mieszać. Nie no, chociaż nie mam żadnego problemu chyba. Możesz mi powiedzieć, które cienie należą do najbardziej wpływowych? Znaczy wątpię, chcesz mieć że... po swojej stronie najważniejszych ludzi? Że zapłacę się, one po prostu nie wpuszczą do zamku. Cieni jest Diego. Do jego zaufanych ludzi należą Rączka, Świstak i Zły. Dexter i Fisk handlują na targowisku. Mają szeroką klientelę, w tym nawet strażników, więc są dość wpływowi. No i jest jeszcze Skaty. On rządzi na arenie, organizuje walki i takie tam. Wielu ludzi jest mu winnych pieniądze, więc on również jest sporą szychą. Dobra, nic nie zapamiętałem, ale spoko. Ktoś to ma... W tej grze jest... prosta zasada. Jak ktoś ma imię nad sobą, to znaczy, że jest wpływowy i tyle. Bo mamy patelnię. O, tylko jak się z niej korzysta, to jest też dobre pytanie. Co? Jeden? I co, tak smażę mięskę, czy co? To nie mój problem. Smażyłem je? A, tak. I co dodaję? U, jest droższe. I więcej żyćka. A, PZ to jest życie. Dobra. Teraz to ma wszystko sens. Teraz to się łączy w jakąś całość. Spoka. No i elegancko. No i lecimy dalej. Hej, tam! Masz szczęście. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Nie wiem, czy od dobrej strony idziemy. W ogóle zapomniałem już, po co idziemy.
Dobra, w sumie tu jest dużo osób, z którymi ogólnie trzeba pogadać, więc... Tak czy siak, obejście tego wszystkiego jesteś nie będzie tu takie nowy, co? Najgorsze. Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. A co mi przyjdzie z twojego poparcia? Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, musisz zjednać sobie poparcie kilku wpływowych ludzi. Gdybym szepnął o tobie dobre słowo, Diego spojrzałby na ciebie o wiele przychylniej. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Okej. Okay. Hej, ty! Twoje szczęście! O, kolejny z depresją. Hej, ty! Tylko kopasz. Mądry chłopiec. O! A tutaj nikt nie pilnuje? Okej. Okay. O nie! Czekaj, co? Co ja zrobiłem właśnie? A kiedy mam zapis? Przed chwilą zapisywałem jakoś, nie? Tak, teraz. Jeszcze raz. Czekajcie, bo ja w ogóle nie ogarniam, jak to się robi. Chyba prawo, lewo, tak? Dobra, jeszcze raz. Muszę go określić. Lewo. Lewo jest pierwsze. Tak, czyli lewo jest pierwsze. Nie, czyli lewo, prawo. Prawo, nie. Lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo, lewo. Essa. Okej, okay, kilo, chleb, smażone mięso, 5 brójek rudy. No, powiedzmy. Nie wiem, jak takie mało okradanie ludzi jest tutaj opłacalne, ale na razie za dużo tych bryłek rudy to nie mamy, więc 5 zawsze na propsie. A i w ogóle też snem regenerujemy żyćko, więc to jest koks. Pamiętam poprzednie, nie wiedziałem za bardzo o tym, więc... O! No tu też nikt nie pilnuje? Jak nikt nie pilnuje, to jest... Essa! A nie, to jest tylko do otwarcia. Ja już tu kombinuję lewo, prawo, mówię coś wytrych. Nie działa. Dobra. Tutaj byłem? No, tak, to ja. Masz szczęście. Dobra, zapiszmy i lecimy dalej. Ogólnie jest kilka ważnych, ważnych i ważniejszych misji, ale chyba najważniejsze to jest, mi się wydaje, po prostu przejść sobie koło tego obozu i zobaczyć, kto tu jest, kogo nie ma, pogadać sobie z ludźmi, spotkać wrzoda, to też ważna mądra część. Mądra decyzja. Jak nie spotkasz wrzoda, to znaczy, że... Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Co cię ugryzło? Zostaw mnie w spokoju! Mam was wszystkich serdecznie dość! Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę! Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu! Ale żaden z tych sukienkotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję! Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi! Banda wieprzy! Nienawidzę ich! Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę! Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę, jakby tego nigdy nie. Tego nie pamiętam. Każdy cholerny dupek! Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. No to unfortunately, kyle. Okej. Okay. No nie pamiętam tego. Hej, ty! Tak, mądra to ja. Decyzja. Mądra decyzja. Hej, ty! Bo ty tu mieszkasz, kolego? Wynoś się! Mądra decyzja. Hej, ty! Czego tu szukałeś? Giga syf masz.
O, a co to? Widzicie to? Co to jest? Co ty wyprawiasz? Jak cię dorwę, będziesz martwy! W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Można z tym jakąś interakcję zrobić, ale nie. Żeby to się kiedyś zmieniło. Zapewne masz rację. Hej, ty! Mądra decyzja. Mądra decyzja. Hej, ty! Kiedyś to mądra decyzja. Inaczej. To się chyba nigdy nie skończy. Dobra, idziemy górą w sumie. O. To chyba ziemia niczyja. Dobra. Lewo. Lewo. Kurde. Trzy razy lewo i pewnie prawo. Lewo, 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 prawo. Essa. Talerz, woda, bryłka rudy. No, powiedzmy. Nie wiem, czy trochę, nie wiem, czy w ogóle takie zapisywanie i wczytywanie w momencie, kiedy łamiemy wytrych jest dość fair, ale powiedzmy. Ja tam się nie mieszam. Hej, ty! Mądry chłopiec. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Lepiej się do tego nie mieszać. Co słychać? Jesteś tu nowy, co? Zapamiętaj sobie, żeby dlaczego nigdy nie włazić w drogę strażnikom. Jak zażądają od ciebie pieniędzy, zapłać. Inaczej ściągniesz sobie na głowę połowę obozu. Tak coś czułem, żeby wtedy zapłacić. No ale... Hej, ty! Ha! Czyli jednak hey, wiesz, ty. Co dla ciebie dobre! Nie masz tu... To się... Hej, ty! Mądry chłopiec. O! Kurde! Dobra. Lewo, 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 prawo. Lewo, 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 lewo. 12 brojek rudy, to już... O, czekaj, to było bagienne ziele? Czy ja się tutaj przewidziałem? Bo jak to było bagienne ziele? Orkowe ziele. Sporo żyćka daje. Napoje, pisma. A możemy to otworzyć? Nie wolno złamać. Pamiętam ostatnio, jak w to grałem, to złamałem tą pieczeń, ale pff. Ja chyba wczytałem, bo ciekawość mnie zżarła. Musiałem przeczytać, co tam. W ogóle mamy jakiś lepszy mieczyk? Nie, ten tylko za 12, ale mamy te kilofy. One są warte 4, ale w sumie wszyscy mówią, że są OP te kilofy. Więc nie, może, nie, może warto jest sprzedać pod kopalnią albo coś. Zobaczymy. Cześć, jak leci? Czego chcesz? Chciałbym wiedzieć, co ten obóz ma do zaoferowania. O to najlepiej zapytać kopaczy. Oni i tak nie mają nic do roboty. Kto tu rządzi? Diego jest, jakby to powiedzieć, szefem cieni, ale to Torus decyduje, kto może się spotkać z Gomezem. Ty, właściwie po co ja o to wszystko pytam? Ja myślałem, że to jakiś jest ważna osóbka, ale chyba nie bardzo. Pamiętam, że ostatnio w ogóle nie miałem ani jednego wytrycha i nie otwarłem chyba żadnej z tych skrzyń. A teraz całkiem możliwe, że... Wiedziałem. A teraz chyba już z 4 otwarłem te skrzynie. Tam zawsze w Gothiku bycie złodziejem się opłacało. 2 piwa, patelnia, talerz, dzban, ser.
Bryłkę rudy, jakieś mięso. No jasno. Tylko co to jest? Co to jest? Nie rozumiem. Nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. Nie. No zdecydowanie w Gothicu zawsze bycie złodziejem się opłaca. Dusty. Cześć, jestem tu nowy. Jak leci? Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie 2 tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy. Wystarczy otworzyć 5 skrzynek. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmozjadów Gomeza. Nie podoba ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla. Nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu. Ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie, wolę się stąd nie ruszać. Spoko. Nie wiem, jak warto jest często zapisywać, ale na pewno warto jest zapisywać, jak okradamy sobie skrzynkę. Bo mamy tylko niestety jeden wytrych. Nie wiem, czy to zaliczyć pod cheatowanie. Nie wiem, w sumie. Niby trochę nie fair, nie? Mam jeden wytrych, a już 18 skrzynkę otwieramy. Brzytwa, moneta, 30. A to tego ziomka, co tu chyba siedzi, co? Chyba, że sobie siedzi przed czyimś domem. No to ile tam mówisz, że koleżko nie masz rudy? No to teraz na pewno nie masz. To chyba wejście tutaj nie było najrozsądniejsze, co można było zrobić. Dobra, myślę, że... Hej, ty! O, spadaj! Mądra decyzja. Jest spadane. Mądra decyzja. Hej, ty! Myślę, że przejdziemy sobie tutaj po prostu do końca. Wejdziemy na górę... A, bo jeszcze tu dół w ogóle. Trzeba zapamiętać. I... pogadamy jeszcze z jedną postacią i... Hej, ty! Po prostu zakończymy. Ha, czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre. Ja sobie nie wiem. Może się drzemnę, bo jestem troszeczkę zmęczony. Hej, ty! Hej, co? Nie masz. Dokończę sprzątanie. Hej, ty! Jessa. Ha! Czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre. Najgorsza będzie misja z tymi. Nie z żukami, tylko z chrząszczami. Bo chrząszcze, no to jest trudno zabić. Chociaż teraz jakoś lepiej idzie, mówię, jakoś... Nie wiem, jakieś ręce jakoś lepiej chodzą. Ostatnio jak grałem w tego Gothica, to nic praktycznie nie potrafiłem ogarnąć. Nie wiedziałem, jak mówię, jakiegoś kolesia szukałem 5 godzin. Wszystko do dupy było, a teraz... nowe ręce dostałem. Lewo, prawo, lewo. Lewo. No. Dobra. Lewo, prawo, lewo, prawo. Co tu jest? Mięso. Bryłka, ser, talerz, patelnia, moneta. Prosta piła. O, w ogóle teraz lewym można... Nie, prawym można wychodzić też. W sumie nie wiedziałem o tym. Dobra, jeszcze jedna osoba, pogadamy i kończymy.
bywajcie, bo nie chcę tak sobie cały odcinek chodzę, kurwa, i okradam ludzi w tej grze. Niech śniący będzie z tobą, ten przynajmniej nieznajomy. Ma napisy. Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. Super. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na Wielkim Bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Co mi przyjdzie z przyłączenia się do was? Może okażesz się jednym z wybrańców, którzy otrzymują od śniącego dar magii? O. A może dostąpisz zaszczytu służby w świątynnej straży? Tylko najlepsi spośród wojowników mogą należeć do strażników. Jeśli śniący będzie ci szczególnie sprzyjał, może dane ci będzie połączyć jedno z drugim. Najlepsi strażnicy otrzymują również dar magii. Jak widzisz, nasze bractwo otwiera przed tobą wielkie możliwości. Pamiętaj o tym, zanim zdecydujesz się przyłączyć do któregoś z innych obozów. Normalnie będzie pan... O, ty! Ja nic nie klikłem. To mój scroll, który ma czasem coś, takie ostatnie westchnienie życia w nim łapie się. Nie no, ale będziemy pamiętać, że z nim możemy iść do tego obozu. Śniący przemawia do nas poprzez sny i wizję. Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem. 5 lat temu wszyscy wyznawcy bractwa wyrzekli się 3 bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego. Zbawienie od czego? Od tego przeklętego miejsca, naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. Co powiedział wam śniący? Zaprowadził nas na bagna, na ruiny starej świątyni. Tam zbudowaliśmy nasz obóz. Dał nam niezależność. Żaden z nas nie musi pracować pod ziemią. Pokazał nam, jaka moc drzemie w bagiennym zielu. Teraz sprzedajemy je innym obozom, otrzymując w zamian wszystko, czego nam potrzeba. Wreszcie obdarzył niektórych z nas darem magii. Magii starożytnej i potężnej. Różnej od tej, którą wykorzystywali dotąd magowie tego królestwa. Opowiedz mi jeszcze o magii śniącego. Magia śniącego pozwala ci kontrolować rzeczy siłą twojej woli. Jednak tylko wtajemniczeni guru poznali tajniki tej magii. No i koks, widzimy się jutro o godzinie 16 i 18, przypominam, linki w opisie do... Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? Z wielką przyjemnością w następnym odcinku machniemy sobie blancika. Witaj! Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Ja tam się nie mieszam. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Super Fisk, proszę wypierdalać, bo już kończę. Wszystkie linki w opisie, mam kanał vlogowy, Instagram, jutro godzina 16 i 18, codziennie odcinki na tym kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia, siema.